kolejne zadanie poświęcone klimatom i klimatogramom i kolejna matura. Właściwa matura majowa CKE 2017. Trzeci rok z rzędu zadanie dotyczące klimatogramu i klimatu jest aż za dwa punkty. Biorąc pod uwagę, że wiele zadań jest za jeden punkt, to rzeczywiście klimatogramy należy powtórzyć. Popatrzcie, na mapie Australii przedstawiono położenie wybranych stacji meteorologicznych, dla których wykonano klimatogramy oznaczone literą A. Uwaga, na mapach zawsze zwróćcie uwagę na to, że mamy szerokości geograficzne. Być może już pamiętacie, gdzie ta Australia jest położona, ale popatrzcie, tutaj mamy szerokość geograficzną 10 stopni, ale szerokości geograficznej południowej. Widzicie, równik jest troszeczkę bardziej na północ, czyli uwaga, najbliżej równika mamy miejscowość Gough. Później mamy miejscowość Alice Springs, przez które przechodzi zwrotnik koziorożca, nawet tutaj podpisany, przypominam, 23 stopnie, 26 minut szerokości geograficznej południowej. Mamy też, moi drodzy, takie miejscowości jak Geraldton, położona miejscowość zlokalizowana w tym wypadku na zachodzie i Sydney zlokalizowane na wschodzie. Uwaga, w tym momencie powinno przypomnieć Wam się, że Australię opływają dwa bardzo ważne prądy. Uwaga, od zachodu mamy zimny prąd, prąd zachodnioaustralijski, natomiast od wschodu mamy ciepły prąd, ciepły prąd wschodnioaustralijski. Pamiętajcie, że jeżeli mamy zadanie z klimatogramem, to być może na dany klimat pływają właśnie prądy morskie. Te prądy należy znać. Takich ważniejszych. Peruwiański, bengalski, prąd zatokowy, północnoatlantycki, norweski, Ojasiwo, Kurosiwo przy Japonii. No to tylko ten naprawdę najważniejszy, ale większość z nich powinniście znać. Uwaga, mamy cztery klimatogramy. Popatrzcie, Australia położona jest absolutnie całkowicie na półkuli południowej. Sprawdzamy, czy przypadkiem któryś z klimatogramów nie jest lokalizowany dla miejsca położonego na półkuli północnej. No i niestety, wszystkie cztery są na półkuli południowej. Skąd wiem? Właśnie z tego minimum temperaturowego w miesiącach, które dla nas, dla Polski są najcieplejsze. Półkula południowa, półkula południowa, półkula południowa i półkula południowa, czyli żadnego z klimatogramów nie mogę w ten sposób wykluczyć. Moi kochani, sprawdzam, co ode mnie żądają. Mam polecenie. Po danym stacjom meteorologicznym przyporządkuj klimatogramy wybrane spośród oznaczonych literami ADE i mam Alice Springs, Gough i Sydney. I tutaj powinna mi się już w tym momencie zapalić taka fajna czerwona żarówka. Oczywiście mam trzy miejscowości, jeden klimatogram nie będzie pasował do niczego. Uwaga! A ta żarówka dotyczy skojarzeń z Alice Springs. Nie dość, że jest ona położona absolutnie w środku kontynentu, to jeszcze na zwrotniku. Jak uczę moich uczniów, na zwrotniku nie pada. Chyba, że mówimy o dwóch podstawowych wyjątkach. Pierwszym wyjątkiem jest, moi drodzy, ciepły prąd morski. Gdybyśmy mieli na przykład tutaj położony obszar i ciepły prąd morski. A drugi wyjątek to, kochani, monsun. Na zwrotniku w Azji Południowej zdecydowanie pada, bo tam mamy cyrkulację monsunową. Ale tu nie mamy wyjątku. Mamy Alice Springs położone na zwrotniku, mamy daleko od jakiegokolwiek wpływu oceanu bądź ciepłego prądu morskiego, więc szukamy miejsca o minimalnych opadach. Te minimalne opady wynikają właśnie z tego, że obszar jest położony na zwrotniku w wysokim ciśnieniu plus duży kontynentalizm. No i popatrzcie, moi drodzy, jak małe opady są w klimatogramie oznaczonym jako A. Najniższa wartość temperatury około 12, najwyższa około 30. Tak, Alice Springs to jest zdecydowanie A. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Sprawdzam, moi drodzy, drugą miejscowość Gough. Położone najbardziej na północ, położone przy wodach. Zastanawiam się, jeżeli najbardziej na północ, to różnica temperatury powinna być najmniejsza,
a najmniejszą różnicę temperatury mam, moi drodzy, w klimatogramie oznaczonym jako D. Najniższa temperatura 24 stopnie, najwyższa około 29. Tak, D to zdecydowanie gof. I teraz staję przed takim pytaniem, czy do Sydney pasuje mi B czy C? I tak dochodzę do wniosku, że temperatura chyba nie bardzo mi pomoże, bo ona rzeczywiście troszeczkę różni się między sobą, ale nie aż tak bardzo, czyli wskażą mi opady. Ja wiem, że tu mam ciepły prąd morski. Wiem, że ciepły prąd morski wpływa na podniesienie opadów, bo ciepła woda paruje. Pojawia się, moi drodzy, prądy wznoszące, pojawia się kondensacja. Mamy, moi drodzy, opad deszczu, powinien być dosyć regularny. To, co różni klimatogram B i C, B, opady są mniejsze i mam maksimum latem, ale przepraszam, latem naszym, natomiast australijską chłodną porą roku, natomiast minimum mam na początku, na końcu roku. Zbyt małe opady, zbyt duża różnica opadów. W przypadku klimatogramu C, widzicie, to są właśnie w miarę podobne opady w ciągu roku i większa suma opadów całoroczna. Czyli uwaga, Sydney to klimatogram C. Klimatogram B nie pasuje ani do Alice Springs, ani do Gough, ani do Sydney.